Bardzo wczesnym rankiem, około godziny 4:00, liczące zaledwie kilka tysięcy mieszkańców, miasteczko San Luca w prowincji Reggio Calabria dopiero budzi się powoli do życia. Jest 15 sierpnia 2007 roku. Ważne w Italii święto zwane Ferragosto. Jego obchody mają korzenie jeszcze w czasach antycznych, ale zbiegają się ze świętem kościelnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kalabryjczycy z San Luca będą celebrować Ferragosto podczas spotkań rodzinnych, z przyjaciółmi, przy uginających się od jedzenia stołach, aż do późnych godzin wieczornych. W kilku domach nie będzie jednak tego radosnego świętowania. Ich mieszkańcy będą musieli zmierzyć się z ogromną tragedią, a wśród nich znajdzie się Achille Marmo, który około godziny 4:00 nad ranem odbiera wreszcie dzwoniący uporczywie telefon i rzuca ze złością pronto, nie kryjąc zirytowania faktem, że ktoś śmie zakłócać spokój świąteczny poranek. Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki chce najpierw rozmawiać z La Mamma. W żargonie mafijnym tym mianem określa się osobę stojącą na szczycie hierarchii, tak zwanego capo crimine, a jest nim wówczas Antonio Pelle. Nie ma go jednak w pobliżu. Wtedy Achille słyszy następujące słowa. Nie żyje mój brat. Nie żyje mój wnuk. Nie żyje twój brat. Wszyscy zginęli. Wypowiadający je Giovanni Strangio znajduje się w niemieckim Duisburgu, ponad 2000 kilometrów od miejscowości San Luca. Tam, w tym samym czasie, trwają oględziny 6 ciał leżących przed restauracją Da Bruno. Najmłodsza z ofiar liczy sobie zaledwie 17 lat. Przy ciele rok starszego Tommasa Venturiego służby znajdują nadpalony obrazek z wizerunkiem świętego Michała Archanioła. Typowy rekwizyt używany przez Ndrangetę podczas rytuałów inicjacji. To właśnie ten mały szczegół naprowadza śledczych na motyw tej okrutnej zbrodni. Trop prowadzi z Duisburga do dalekiej Kalabrii. Co jednak dokładnie się stało, że w jednej chwili w spokojnej duisburskiej dzielnicy zginęło 6 młodych Kalabryjczyków? Jeśli chcecie się dowiedzieć, posłuchajcie. Aby zrozumieć, dlaczego doszło do tak brutalnej i szokującej opinię publiczną zbrodni, trzeba przenieść się z Duisburga do San Luca i cofnąć o co najmniej 16 lat wstecz. Długich lat naznaczonych nienawiścią, wypaczonym pojmowaniem takich pojęć jak honor, rodzina, lojalność oraz krwią rozlaną podczas świąt rodzinnych i kalendarzowych, które z dni radosnych miały przemienić się w dni żałoby. To 16 lat konfliktu, który rozpoczął się banalnym żartem, incydentem podczas karnawału w San Luca w 1991 roku. A przerodził się w prawdziwą fajdę między dwoma rodzinami, klanem Nirta Strangio i klanem Pelle Vottari. W tamtym czasie, na początku lat 90.,
Członkowie klanu Nirta Strangio mają na koncie liczne, udane porwania dla okupu, natomiast Pele Votteri stoją dość wysoko w hierarchii mafijnej. Kilkoro z nich pełni w organizacji bardzo ważne funkcje. Co ciekawe, oba klany łączą więzy krwi. Jeden z Votterów ożenił się z córką jednego ze Strangiów. Nie jest to zjawisko nadzwyczajne w San Luca, a już w szczególności w kontekście Ndrangety, bowiem sojusze małżeńskie między Ndrinami są na porządku dziennym. Zatrzymajmy się jednak na chwilę, aby nieco więcej powiedzieć o San Luca. O samym tym miejscu, gdzie toczy się akcja. Tym bardziej, że nazwa ta padała już niejednokrotnie w poprzednich odcinkach podcastu. Praktycznie do dziś, słusznie lub nie, San Luca jest uważane za serce kalabryjskiej mafii. Wspominałam też o znajdującym się nieopodal sanktuarium w Polsce, o miejscu kultu religijnego, ale też spotkań na szczycie najważniejszych bossów. San Luca jest nadal owiane złą sławą. Chociaż jego mieszkańcy usilnie próbują zerwać z tym wizerunkiem i nie chcą być kojarzeni tylko wyłącznie z Ndrangetą i tak zwaną fajdą z San Luca, która właśnie jest tematem dzisiejszego odcinka. Jest to bowiem miejsce położone wśród dość malowniczego górskiego krajobrazu, a wywodzą się z niego nie tylko znani mafiozi, ale też jednostki wybitne, na przykład pisarz i dziennikarz, laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, Corrado Alvaro. Pierwsze osady na terenach, gdzie znajduje się obecnie San Luca i otaczające ją ziemie, powstawały już w czasach tzw. Wielkiej Grecji, czyli w czasach antycznych. Później ziemie te znalazły się pod panowaniem Saracenów, kiedy to ludność masowo przenosiła się w partie górskie. Założono tam wówczas miejscowość Potamia, która w kolejnych wiekach przechodziła z rąk bizantyjskich do normańskich. W 1590 roku, gdy Potamię zamieszkiwało zaledwie 57 rodzin, na ich domy zeszła lawina błotna, co zmusiło ich do ucieczki. Dwa lata później biskup Bonardo poprowadził ich w uroczystej procesji do nowego miejsca u stóp masywu Aspromonte, gdzie powstało dzisiejsze San Luca, nazwane tak na cześć ewangelisty świętego Łukasza, bo Luka to po włosku Łukasz. Tam wreszcie mieszkańcy poczuli się bezpiecznie, byli ukryci w cieniu gór, stosunkowo blisko morza, ale daleko od rwących wód rzeki, która wcześniej zniszczyła cały ich dobytek. Stosunkowo trudna dostępność miejsca chroniła ich przed nieproszonymi gośćmi. Sprzyjała jednak również swoistej izolacji. Żyli tam w zgodzie z naturą, starając się korzystać z jej darów i hodując zwierzęta. Było to życie trudne, lecz spokojne. Niestety, do czasu. W XX wieku ziemie te nawiedziły znowu klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi i powodzie. W efekcie, prócz izolacji w San Luca, dominowało ubóstwo i analfabetyzm, a życie koncentrowało się na głównej ulicy, jednej jedynej ulicy, pomiędzy barem a kościołem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej mieszkańców emigrowało, szukając szczęścia na przykład w Afryce, przy budowie kanału Sueskiego, czy po drugiej stronie oceanu, albo po prostu poza Kalabrią, pragnąc zdobyć fach w dziedzinie innej niż wypas owiec na przykład. Depopulacja w San Luca pogłębiła się podczas wojen światowych, kiedy to wielu mężczyzn ruszyło na front i nigdy już z niego nie wróciło. Do dziś tamtejsza ludność nie przekracza 4000 osób. Co znamienne, większość mieszkańców nosi te same nazwiska, co nie zawsze wynika z pokrewieństwa. Najpopularniejsze z tych nazwisk to Giorgi, Pelle,
Strangio czy Nirta. I bardzo słusznie mogą się wydawać one znajome stałym słuchaczom tego podcastu czy osobom interesującym się kalabryjską mafią. Są to bowiem nazwiska rodzin należących do 'Ndrangety. Powtarzalność cechuje również imiona w San Luca, zwłaszcza męskie, gdyż są one dziedziczone z dziadka na wnuka. Każdego roku rodzi się tam kilku chłopców, którym nadaje się imiona Giovanni lub Francesco, albo Antonio, Giuseppe czy Sebastiano. W tak małej i odizolowanej społeczności rzeczą naturalną stają się sojusze pomiędzy rodzinami. Nie tylko te wśród członków mafii. A czas spędza się wspólnie przy wielkich stołach, czy to podczas wesel, czy chrzcin, które obok świąt kalendarzowych są wydarzeniami kulturowo-społecznymi. Nic innego się tam nie dzieje. Kościół i wiara katolicka są główną wartością i ostoją tych ludzi, zdanych na swoją małą i hermetyczną społeczność i łaskę kaprysznej natury. Nie dziwi więc fakt, że na tym gruncie kształtuje się archaiczna wizja rodziny, której siła i bogactwo zależy od ilości zrzeszonej w niej osób, takich jakby ramion wspólnie pracujących na jej pozycję. Rodziny, na której czele stoi ojciec patriarcha, przekazujący tradycje i wartości dla swoich synów, którzy z kolei przekażą je swojemu potomstwu. Ten schemat doskonale wpisuje się w strukturę i charakterystykę organizacji mafijnej, co w połączeniu ze słabymi perspektywami poprawy statusu materialnego w sposób uczciwy, wypaczonej religijności i przywiązania do rytuałów stanowiło idealny grunt do rozwoju takiego tworu, jakim jest 'Ndrangheta. Myślę, że jeżeli ktoś zadawał sobie pytanie, dlaczego akurat ta mała wioska w Aspromonte z kilkoma ulicami na krzyż i walącymi się budynkami uważana jest za serce jednej z najpotężniejszych na świecie organizacji mafijnych, to po części odpowiedź na nie właśnie otrzymał. 'Ndranghetiści mówią często Mamma San Luca, bo miejsce to jest dla nich niczym matka, do której przybywają rozproszeni po całym świecie członkowie 'Ndranghety. To w jej trudno dostępnych ramionach wśród bezdroża Aspromonte schronienie znajdują ścigani przez prawo przestępcy i to w jej obecności podejmowane są najważniejsze decyzje. To właśnie tam, w latach 80. i 90. kwitnie biznes porwań dla okupu, o których była mowa w poprzednich odcinkach. W 1990 roku mieszkańcy San Luca są już na dobre utożsamiani z 'Ndranghetą i, co tu dużo mówić, znienawidzeni przez cały kraj. Przejawem tego są na przykład setki listów nadsyłanych z różnych zakątków Italii do burmistrza San Luca, Angela Strangio. Listy pełne wyzwisk, gruźb, nienawiści i uprzedzeń. Rok 1991 jest rokiem zakończenia tzw. drugiej wojny klanów 'Ndranghety, omówionej przeze mnie w innym odcinku. Jest to również rok, w którym poróżniają się wspomniane wcześniej dwie mafijne rodziny. Już wtedy ich relacje są, powiedzmy, dalekie od idealnych. Chodzą na przykład słuchy, że pani Vottari niezbyt dobrze mówi publicznie o swojej synowej z rodu Strangiów. Zdarzają się bójki z nie do końca jasnych powodów pomiędzy młodymi członkami obu klanów. Prawdopodobnie na swój niedojrzały sposób walczą oni o pozycję swoją i swojej mafijnej rodziny. Ale póki co wszystko to ma formy raczej takich niewinnych przepychanek i złośliwości. Do czasu. Jest 10 lutego. Trwa akurat karnawał.
Zgodnie z tradycją, młodzi chłopcy kręcą się po uliczkach San Luca i robią innym niezbyt mądre żarty. Ot takie ówczesne pranki. Na fali tej tradycji kilku nastolatków z klanu Nirta Strangio obrzuca zgniłymi jajkami budynek należący do rodziny Pelle Vottari, wykrzykując przy tym hasła wyśmiewające ich działalność w chrześcijańskim stowarzyszeniu włoskich pracowników. Bawią się przy tym tak wyśmienicie, że postanawiają również wysmarować pianką do golenia stojący nieopodal samochód Antonia Vottariego. Pech chce, że Vottari ich przyłapuje na gorącym uczynku. No i w przypływie wściekłości bije dotkliwie pierwszego z grupki żartownisiów, pierwszego lepszego, jaki mu się nawinął, a jest nim dwunastolatek z rodziny Nirta. Kilka godzin później zapłakanego i posiniaczonego chłopca spotykają starsi kuzyni. Gdy dowiadują się o zajściu, natychmiast udają się do Vottarów w celu wyjaśnień. Tam jednak dochodzi do eskalacji konfliktu. Początkowo padają tylko wyzwiska, ale potem dołączają również rękoczyny. Niestety, ci około 20-letni mężczyźni od dziecka mają tłoczone do głowy zasady panujące w świecie przestępczym. Są też uzbrojeni. A jedna z tych zasad mówi, kto strzela pierwszy, strzela dwa razy. Dlatego też podczas bójki, która zaczęła się od ścian ubrudzonych jajkami i od samochodu, z którego już zdążyła spłynąć pianka do golenia, Antonio Vottari szybko chwyta za pistolet i oddaje kilka strzałów. Giną od nich 19-letni Francesco Strangio i 20-letni Domenico Nirta. Bracia Domenico zostają poważnie ranni. I w ten sposób karnawałowy wieczór 91 roku rozpoczyna wojnę, podczas której zostanie przelane bardzo dużo krwi osób, które mogły mieć przed sobą jeszcze całe życie. Konflikt ten zostanie nazwany fajdą z San Luca. Zaraz po śmierci Domenica Nirty i Francesca Strangio 'Ndrangheta organizuje spotkanie, podczas którego dochodzi do prób mediacji. Są na nim obecni ważni przedstawiciele organizacji, którzy nie chcą dopuścić do rozprzestrzeniania się konfliktu. Wszak dopiero co szeregi 'Ndranghety były dziesiątkowane przez toczącą się wojnę klanów De Stefano i Imerti. Podczas spotkania zostaje postanowione, że Antonio Vottari, czyli ten, który oddał śmiertelne strzały podczas karnawałowej bójki, zostanie oszczędzony w zamian za to, iż jego noga już nigdy więcej nie postanie w San Luca. Karą za nietrzymanie nerwów na wodzy jest wygnanie. Początkowo Antonio stosuje się do tego nakazu. Najpierw zostaje przygarnięty przez rodzinę z Afriko, a potem wyjeżdża do Niemiec. Jednak już po kilku miesiącach jego arogancja i przewrotny charakter biorą górę. Vottari uważa, iż jest ponad rozkazami i ustaleniami i nikt nie będzie mu mówił, co może, a czego nie może robić. Nawet jego mafijni zwierzchnicy. Wraca do San Luca i nawet specjalnie się nie ukrywa. Przechadza się wręcz ostentacyjnie główną ulicą swojego rodzinnego miasteczka. Ta niesubordynacja kończy się dla niego tragicznie. W lipcu 1992 roku Antonio Vottari ginie od 12 strzałów w głowę, po jednym od każdego, kto ma prawo pomścić zabitych rok wcześniej Francesca i Domenico. Wśród wykonujących wyrok jest prawdopodobnie też Gianluca Nirta, który został ranny w ten feralny karnawałowy wieczór. To wydarzenie, ta egzekucja,
oczywiście nie zamyka sprawy, lecz jak to w mafijnym świadku bywa, napędza tylko spirale wendetty. Do ciągłych bijatyk i strzelanin pomiędzy zwaśnionymi rodzinami dochodzi już nie tylko w San Luca, ale również poza jego granicami. I konsekwentnie rytm tych walk wyznaczają kolejne święta kalendarzowe, rodzinne i religijne, aby jeszcze mocniej uderzyć we wrogą rodzinę, aby już do końca ich życia te dni, zazwyczaj wypełnione radością ze świętowania, już na zawsze kojarzyły im się z bólem, cierpieniem i żałobą. Zgodnie z tą zasadą, 1 maja 1993 roku uzbrojeni napastnicy pojawiają się na farmie owiec tuż nieopodal San Luca i zabijają dwie osoby, Giuseppe Votariego i Vincenza Pugliese. Z życiem uchodzi tylko ojciec Pugliese, który alarmuje innych członków swojego klanu i w zaledwie 30 minut organizują oni odwet. Przed własnym sklepem zostaje wtedy zastrzelony Antonio Strangio, a za kierownicą swojego auta ginie od strzałów z kałasznikowa Giuseppe Piglia. Wówczas również pochodzący z San Luca 72-letni boss Antonio Nirta, zwany też Il Diplomatico, ponieważ starał się wcześniej zażegnać konflikt pomiędzy klanami De Stefano i Imerti, teraz również próbuje znaleźć rozwiązanie, jak zakończyć to pasmo morderstw, które zaczęło się w sposób absurdalny, odrzucania zgniłymi jajkami, a potem wymknęło się spod kontroli. Nie kieruje nim jednak współczucie dla rodzin, które ciągle tracą swoich bliskich. Nie przeraża go wciąż zapełniający się świeżymi grobami cmentarz w San Luca. Boss przeżył już to i owo i jego głowę zaprzątają teraz bardziej rzeczy przyziemne, a właściwie ważniejsze dla niego, czyli interesy organizacji, w której zajmuje bardzo wysoką pozycję. Jest on bowiem członkiem tzw. Società Maggiore, czyli Marange Santisti, a na takie tytuły trzeba sobie zasłużyć. Nirta zasłużył sobie na nie m.in. już w czasach porwań dla okupu, kiedy to osobiście zajmował się organizacją tego procederu, zresztą z dużym powodzeniem. Ta działalność wygenerowała dla 'Ndrangety duże zyski, które z kolei zainwestowano w handel niedozwolonymi substancjami. Teraz, gdy narkobiznes jest już rozkręcony, Nirta martwi się, że tak zwani żołnierze 'Ndrangety zamiast zajmować się interesami, to albo do siebie strzelają, albo się ukrywają poza Kalabrią, bo są celem zemsty wrogiego klanu, czy też właśnie tą zemstę szykują. I zapominają w tym wszystkim o celach nadrzędnych, czyli o zarobkach. I chociaż Nirta nie jest bezpośrednio zamieszany w ten konflikt, gdyż pomimo zbieżności nazwisk należy do innej gałęzi rodziny, postanawia położyć temu kres. Latem 1993 roku inicjuje spotkanie na szczycie, które ma miejsce w dobrze zamaskowanym gospodarstwie rolnym nieopodal San Luca. Podczas spotkania, na którym mają być wynegocjowane warunki pokoju pomiędzy klanami Nirta Strangio oraz Pele Votari, obecni są przedstawiciele najważniejszych rodzin, również z innych lokale, np. z Locri, Plati czy Siderno. Młodzi sprawcy zamieszania siedzą po przeciwległych stronach stołu i ewidentnie buzują w nich skrajne emocje. Atmosferę starają się ostudzić bardziej doświadczeni i wyżsi rangą i wiekiem mafiozi, wyznaczeni na ich poręczycieli. Opis tego spotkania zamieścił już w niejednokrotnie przeze mnie przytaczanej książce Droga Krajowa nr 106 Antonio Talia. I pozwolę go sobie tutaj zacytować. Jak długo trwa szczyt, nie wiadomo.
Antonio Nirta przedstawia argumenty, schlebia, przywołuje do porządku i wreszcie przedstawia zwaśnionym stronom rozwiązanie przygotowane przez pozostałych. Wojna w San Luca w tym momencie się kończy, a jej wszyscy wciąż żywi uczestnicy otrzymują bonus. Contrasti honorati zostaną formalnie wprowadzeni do 'Ndrangety. Ci, którzy już należą do organizacji, awansują, a ci najwyżej w hierarchii będą nawet mogli przejść z società minore do società maggiore. Wszystkie nowe role zostaną oficjalnie potwierdzone na przełomie sierpnia i września przy okazji najbliższego święta Matki Bożej z Polski. Pellowie Wottarowie burczą niezadowoleni. Mają o wiele więcej członków organizacji niż ich wrogowie. Nie chcą stracić tej przewagi. Koniec końców muszą jednak ustąpić i przyjąć warunki pokoju narzucone przez Nirtę i gwarantowane powagą zwołanego w tamtym dniu zebrania. Przez kolejne lata wydaje się, że Antonio Nirta i inni odnieśli sukces. Pokój zostaje utrzymany, akty przemocy pomiędzy dwoma zwaśnionymi rodzinami się skończyły. Członkowie obydwu klanów wracają do swoich zajęć, interesów, żenią się, chrzczą dzieci, jedni trafiają do więzienia, inni z kolei muszą ukrywać się poza Kalabrią, co ułatwiają coraz liczniejsze kontakty biznesowe na niemalże wszystkich kontynentach. Ot, można by rzec, zwyczajne życie 'ndranghetisty. Nikt jednak nie wie, co tak naprawdę dzieje się w ich głowach, czy też w sercach, jeśli założymy, że je mają. Przecież tak mocno mają wpojone te mafijne wartości, że trudno im całkowicie wymazać chęć zemsty. I prawdopodobnie ona w nich cały czas kiełkuje i powoduje taką nieodpartą chęć ostatecznego załatwienia sprawy. Zawieszenie broni trwa 12 lat. Jednak, jak podsumowuje Antonio Talia, najbardziej krwawe święta w San Luca mają dopiero nadejść. 6 stycznia 2005 roku w Święto Trzech Króli zostaje zamordowany 26-letni Salvatore Favazzulli, pochodzący z Afryki. Jego rodzina, spokrewniona zarówno w sensie biologicznym, jak i mafijnym z rodziną Morabito, cieszyła się wysoką pozycją wśród klanów z Afryki. Mówiło się, że Salvatore był winien pieniądze za partię narkotyków. Późniejsze dochodzenie wykazuje jednak, że został on ukarany za romans z narzeczoną Domenica Giorgiego, członka klanu Nirta Strangio. Do romantycznej relacji dochodzi, gdy Giorgi odbywa karę w więzieniu. Przypominam, że mafijne związki i małżeństwa są zazwyczaj zaaranżowane przez organizację i nikt nie może tego zmienić ani się sprzeciwić. Favazzulli w oczach mafii dokonał więc podwójnego przestępstwa. Nie tylko znieważył honor Giorgich, ale również sprzeciwił się woli 'Ndrangety, która już zaplanowała wspólną przyszłość dla młodych. W efekcie kobiecie wybaczono, koniec końców i tak poślubiła zgodnie z planem Domenica, ale Salvatore musiał zginąć. A rodzina Salvatore postanowiła oczywiście zmyć jego krew krwią. I tak 31 października tego samego roku, w Wigilię Wszystkich Świętych, 21-letni Antonio Giorgi, członek klanu Nirta Strangio, jedzie drogą krajową 106 z Locri w stronę Reggio Calabria. Niedaleko zjazdu do Afryki zbliża się do niego motocykl, którego pasażer
oddaje w jego stronę 5 strzałów. Przednia szyba rozpada się na kawałki. Auto taranuje motocykl. Sprawcom udaje się uciec, a ranny Georgie resztkami sił wyczołguje się z samochodu i próbuje wezwać pomoc. Jednak zanim ona nadejdzie, umiera na drodze w wyniku ran postrzałowych. Początkowo służby podejrzewają, że śmierć Georgiego jest wynikiem porachunków Ndrin z Afriko. Jednak fakt, iż należał on do klanu Nirta Strange San Luca oraz to, iż egzekucja została wykonana w przeddzień Wszystkich Świętych, przywodzi im na myśl Fajdę San Luca sprzed 12 lat. No i wnioski okazują się słuszne, podobnie jak obawy, że zabójstwo Georgiego nie pozostanie bez echa. Przeprowadzone później śledztwo zakończy się wykryciem i skazaniem na 30 lat pozbawienia wolności sprawców. Głównym organizatorem okaże się ojciec zamordowanego w styczniu Salvatore, Pasquale Favazzulli, oraz inni członkowie klanu. Wśród nich Santoro Favazzulli, który zostanie ujęty dopiero w 2011 roku, po latach ukrywania się, jak to w zwyczaju drangetistów bywa, w bunkrze będącym częścią jego własnego domu. Wejście do niego znajdowało się za kredensem kuchennym, a kryjówkę wyposażono w system monitoringu, dzięki któremu Favazzulli kontrolował swoje obejście i wychodził tylko wtedy, gdy uznał to za bezpieczne. I tak przez 6 lat. Nie wybiegajmy jednak zbytnio w przyszłość i wróćmy do chronologicznego przebiegu wydarzeń. Pod koniec roku 2005 ginie w wieku 21 lat Antonio Georgi. Wiem już, kim byli sprawcy, ale o udział w zabójstwie podejrzewany jest również Francesco Pelle, rocznik 1977, zwany również Ciccio Pakistan, czyli Franek Pakistan, z powodu swojej nieco egzotycznej jak na kalabryjskie standardy aparycji. Pochodzi z San Luca i jest członkiem klanu Pelle Votari, ale od 2000 roku mieszka wraz ze swoją żoną Nunziatiną Morabito w Afryko, czyli niedaleko miejsca, w którym zginął Georgi. Nunziatina wywodzi się z szanowanego klanu z Afryko, przypominam, blisko związanego z klanem Favazzulli. I małżeństwo to jest częścią ambitnego planu Ciccia, który pragnie zostać najbardziej wpływowym człowiekiem honoru w okolicy. No i wcale się z tym nie kryje. Fakt ten z pewnością wzbudza negatywne emocje wśród członków klanu Nirta Strange, którzy również mają swoje ambicje i nie pokrywają się one z planami Ciccia. A jeśli dodać do tego podejrzenia o udział w zabójstwie Georgiego, powiązania z rodzinami Morabito i Favazzulli, to przepis na wybór obiektu zemsty mamy gotowy. 31 lipca 2006 roku Ciccio Pakistan odwiedza w szpitalu swoją żonę Nunziatinę, która właśnie urodziła ich pierwszego syna. Po powrocie do domu późnym wieczorem swoim zwyczajem zasiada na werandzie i zapala papierosa. Niemalże w tej samej chwili ukrywający się w cytrusowym gaju napastnicy oddają w plecy Ciccia kilka strzałów ze strzelby. Jak się później okaże, nie są to strzały śmiertelne, jednak skutkują poważnymi uszkodzeniami kręgosłupa. Francesco Pelle już na zawsze zostanie przykuty do wózka inwalidzkiego. Zaraz po zamachu na jego życie zostaje przewieziony do szpitala w Locri przez zaalarmowanych kuzynów, którzy budzą niemającego tej nocy dyżuru chirurga i zmuszają go do wykonania natychmiastowej operacji. Wieść o zdarzeniu roznosi się szybko i szpital wypełnia się z rozpaczonymi krewnymi, przy czym jedni głośno się modlą i lamentują, a drudzy terroryzują personel. Pomimo iż nikt nie zgłasza policji tego zdarzenia,
Jeszcze w tej samej nocy w domu Cicia zjawia się dwóch funkcjonariuszy. Jednak przebywające tam kobiety zdążyły już wszystko posprzątać, zatrzeć wszystkie ślady i udają, że nie mają pojęcia, co się wydarzyło i dlaczego. Tutaj możemy zwrócić uwagę na fakt, że podobnie jak w przypadku innych aktów przemocy w ramach fajdy San Luca, również dzień zamachu na życie Cicia nie był wybrany przypadkowo. Nie było to co prawda święto kalendarzowe, jednak dla Cicia poniekąd dzień szczególny, dzień narodzin jego syna. Lekarzom z Locri udaje się uratować życie Pellego, choć utrata władzy w nogach jest z pewnością dla 29-letniego wówczas mężczyzny dość trudna do zaakceptowania. Nie dziwi więc fakt, że narasta w nim żądza zemsty, namawia odwiedzających go braci z klanu do odwetu i dostaje furii, gdy spotyka się z odmową. Jedynie kuzyni Santo i Francesco Vottari ulegają jego namowom i przystępują do opracowywania planu zemsty. Pelle jest przekonany, że za próbą jego zabicia stoi Gianluca Nirta, w niektórych źródłach występujący jako Giovanni Luca Nirta, jeden z dwóch rannych w karnawałowej strzelaninie i członek znienawidzonego od lat klanu. Nie kryje się on zresztą ze swoją niechęcią do Pellego, podejrzewa go o udział w zabójstwie Giorgiego i bardzo nie podobają mu się ambitne plany Cicia na przejęcie nowych narkotykowych szlaków. Tymczasem rodzina żony Pellego, klan Morabito, odcina się oficjalnie od wendety. Zarówno Pelle, jak i Vottari będą musieli działać sami. Podczas gdy Cicio Pakistan spędza tygodnie na turnusach rehabilitacyjnych na północy Włoch, jego kuzyni planują już kolejną zbrodnię. A śledczy tymczasem próbują zrozumieć, kto będzie następnym celem i obserwują bacznie każdy ruch w San Luca i w Afriko. Niestety, zanim zdążą cokolwiek ustalić, rozkaz odwetu zostanie wydany i nikt nie zdąży już zapobiec tragedii. O tym jednak opowiem w drugiej części tego odcinka, na którą już teraz serdecznie zapraszam.